Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Kamilem Klimczakiem. Witaj Kamilu. Witaj Rafale, witam Państwa. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o kończącej się kampanii wyborczej w mieście Rzeszowie. Jest to kampania przed przedterminowymi wyborami prezydenckimi po rezygnacji prezydenta Ferenca. Czworo kandydatów ubiega się o urząd prezydenta Rzeszowa. Wśród nich jest Grzegorz Braun, który w tym tygodniu, we wtorek 8 czerwca, miał swoją konwencję wyborczą na pięknym rzeszowskim rynku. Między innymi z tej konwencji przywiozłem między innymi dekalog Grzegorza Brauna, taką gazetkę Braun 2021, Nowy Impuls dla Rzeszowa, którą tam kolportowano, ulotki różnego rodzaju, a także pismo, które nie jest może związane bezpośrednio z wyborami, ale jest poświęcone akurat ten numer, Korona z Małopolski do Wielkiej Polski, pismo Konfederatów Korony Polskiej z Krakowa, czyli to są tacy konfederaci krakowscy, ale działający, jak widać, też w Rzeszowie. Jak z Łodzi ta kampania i te zmagania o prezydenturę rzeszowską wyglądają? No, można powiedzieć, że w pewnej mierze to trochę ta kampania się rozmyła przez przełożenie tych wyborów, niestety, bo już była na przykład kampania tam w ramach kampanii debata telewizyjna w TVN24, która była zaplanowana tuż przed tym pierwotnym terminem. Termin został przesunięty. Ale debata się odbyła. Debata się odbyła, tak. Tylko że było to na chyba 5 tygodni przed wyborami, no, a nie na 3 dni. No dokładnie. I zresztą debata też, no chyba najgłośniejszym wydarzeniem tych ostatnich dni była debata w Onecie, z której Grzegorza Brauna w pewnym momencie po prostu wykluczono, bo głosił tezy nieprawomyślne. Redaktor Stankiewicz? Tak, redaktor Stankiewicz stwierdził, że nazywanie homoseksualizmu dewiacją, a ministra Niedzielskiego psychopatą, mimo że jest zgodne ze stanem rzeczywistym, jest po prostu opisem rzeczywistości, jest, no, łamie standardy społeczności Deronetu, można powiedzieć. Więc to widać, że Grzegorz Braun, ta kandydatura kole w oczy, a dodatkowo no to, że Grzegorz Braun tam notuje wyniki dwucyfrowe w sondażach przedwyborczych, gdzie one przy wyborach samorządowych zawsze są obarczone dużo większym ryzykiem błędu niż w wyborach tych ogólnopolskich. No to widać, że to wzbudza przerażenie po prostu. Przerażenie w wielu kręgach i prawicowych, i centrowych, i lewicowych. Wszyscy są przerażeni. Myślę, że może się okazać, że Grzegorz Braun będzie największą niespodzianką tych wyborów, a największym niewypałem będzie kandydatura Marcina Warchoła, którego Grzegorz Braun dogania momentami już i przegania w tych sondażach. Może się okazać, że jednak fotka z prezydentem Ferencem nie wystarczy, tak jak fotka z Wałęsą 30 lat temu. Nie ma takiej siły rażenia. Już nie mają zdjęcia z misiem. No, Grzegorz Braun kanalizuje ten elektorat, powiedzmy, prawicowy, niepisowski. I myślę, że to będzie ważny prognostyk. I w sumie można powiedzieć, że bez względu na to, jaki dokładnie wynik uzyska Grzegorz Braun w Rzeszowie, bez względu na to, które miejsce zajmie, bo to też jest drugi istotny, bo myślę, że to będzie, jeśli to będzie trzecie miejsce, to już będzie naprawdę dobrze. Że będzie powyżej 10%, to moim zdaniem jest prawie pewne. No, Grzegorz... 10% to może być za mało na drugą turę.
Prawdopodobnie nie da się jeszcze w tych wyborach rzeszowskich skruszyć tego duopolu tak zupełnie, żeby przebić się do drugiej tury, ale no będzie to pewien kolejny element procesu. No i Grzegorz Braun moim zdaniem już i tak jest wygranym na tych wyborach i prawdopodobnie będą przegranymi kandydaci Zjednoczonej Prawicy, znaczy i pani Leniart, i pan Warchoł. No niestety na razie wszystko by wskazywało na to, że jednak Rzeszów dostanie się w ręce Platformy Obywatelskiej, aczkolwiek no różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast no pani Leniart nie jest wyrazistą osobą, to trzeba powiedzieć, a pan Warchoł z kolei no trochę swoją kandydaturę, kampanię oparł na zasadzie bycia pluszowym misiem. Tak się nie da. No, zwłaszcza będąc, nawet formalnie już nie będąc, ale będąc kojarzonym z Solidarną Polską, no to nie pasuje do imidżu. No niemniej, cóż nam pozostaje na w zasadzie dwa dni przed wyborami zaapelować, że jeżeli ktoś jest z Rzeszowa i może głosować, niech idzie na wybory. Bo mała frekwencja, że tak powiem, sprzyja moim zdaniem tym dużym kandydatom. Natomiast zmobilizowany elektorat, który chciałby jakiejś zmiany, jakby się pojawił, to wtedy może trochę pomieszać. No bo mała frekwencja, no to pójdą ci, którzy od miesięcy się deklarowali. Mała frekwencja raczej będzie potwierdzała wcześniejsze prognozy wyborcze. Natomiast duża frekwencja, jeżeli by sporo osób jednak się zdecydowało pójść w niedzielę 13 czerwca do urn, może spowodować niespodziankę, na przykład w postaci ciekawego zestawu kandydatów w drugiej turze. Być może, to właśnie trudno wyrokować o frekwencji, bo to właśnie to przesunięcie wyborów może mieć właśnie dwojaki skutek, może i spowodować obniżenie i podwyższenie, no. A może też wyjść na zero, bo na pewno będzie część wyborców, która, ponieważ ta kampania stała się ponadnormatywnie długa, to będą mieli już dosyć i po prostu nie pójdą. A będą też ci, do których powiedzmy to, że tak długo jest ten temat wałkowany, uświadomi, że są wybory i trzeba by wyjść 13 z domu i pójść zagłosować. Wszystko jest możliwe, zwłaszcza w tych wyborach lokalnych jest dużo możliwe, natomiast te wybory też będą miały duży, naprawdę duży wpływ wobec tego, co się dzieje w polityce ogólnopolskiej, jak tam się to kotłuje wszystko, jak zwłaszcza w obozie władzy tam się biorą za łby, to jeśli na przykład kandydatka Prawa i Sprawiedliwości zaliczy wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, no to może to być pewien element katalizujący dekompozycję obozu władzy. To jest. Natomiast oczywiście wymiar lokalny jest też o tyle ważny, o tym zresztą już kiedyś rozmawialiśmy, że no, pan Fiołek, z tego co zaobserwowałem, głównie jedzie na, no trochę tam akcentów takich rzeczywiście samorządowych jest, ale głównie jedzie na tym swoim antypisie, na tym, że jest takim kandydatem szerokiej koalicji. Pani Leniart z kolei ściąga kolejnych przedstawicieli władz centralnych, którzy niczym święty Mikołaj wyjmują, prawda, z worka pieniądze na coś tam dla Rzeszowa. No i ona zresztą tak oparła swoją kampanię na tym, że ona ma znajomości w Warszawie i ona załatwi kasę. Tak, no to często tak robią kandydaci partii rządzącej, bez względu na to, kto rządzi. I Marcin Warchoł, tak jak powiedziałem, no głównie oparł swoją kampanię na haśle, prawda, dobra kontynuacja, czyli żadnej zmiany nie będzie. Można powiedzieć, że no tutaj tylko Grzegorz Braun zapewniłby jakąś gruntowną przebudowę rzeszowskiego samorządu, jakąś taką rewolucję. Ona jest na pewno pewnym ludziom nie na rękę, ale myślę, że no,
jeśli są tacy dożywotni prezydenci, częściej jeszcze mieliśmy takich dożywotnich wójtów, którzy rządzili po, nie wiem, 5 kadencji często, no to to prędzej czy później rodzi jakieś patologie i pewne skostnienie, tak? A to skostnienie nie jest nigdy dobre dla samorządu. W ogóle dla żadnych organów władzy nie jest dobre skostnienie. No to musi być taki trochę, nawet powiedziałbym, model biznesowy, żeby była jakaś stała ocena tego, co się dzieje po prostu w pewnych strukturach. To chyba w sprawie wyborów rzeszowskich to tyle. Dokładnie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Kamil Klimczak z klubu imienia Romana Dmowskiego. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu i zachęcam oczywiście do tego, że ci, którzy mogą, żeby zagłosowali na Grzegorza Brauna 13 czerwca. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.